jeździ zawsze na pole, na pole i wygląda na pole, na pole. Jak się ptaszek zanucił, zanucił, krakowiak się obrócił, obrócił, hej! Raz, dwa, trzy, cztery. Już była, dobra. Okej. No to lecimy dalej. Siedzi ptaszek na drzewie, gałązeczką kolebie, gniazdę ptaszek poskoczył, poskoczył, krakowiak się zatoczył, zatoczył, hej! Raz, dwa, trzy, cztery. A niektórzy się w ogóle obrócili. Siedzi ptaszek na wieży, skrzydełkami uderzył, uderzył, jak uderzył, nagięgnął, aż krakowiak przyklęknął, przyklęknął, hej! Raz, dwa, trzy, cztery! Chodzi o to, że jest to, no, głównym bohaterem jest taki ptaszek, który sobie lata i robi to, co krakowiak w jakiś tam sposób mam pokazać i będziemy sobie w ten sposób to bawić się, że odliczymy, że co druga osoba wyjdzie do mnie. Dobrze? Tutaj to do mnie, kolejna osoba. Czasem może się zdarzyć, możemy oczywiście odliczyć, a czasem może się zdarzyć, że dzieci na przykład się i tak lubią, więc taki układ jest od razu ten. I to jest jedna grupa i ustawimy się teraz w dwóch szeregach, dobra? Ta grupa wewnątrz stanie sobie tutaj tyłem do okna, a my sobie staniemy tutaj koło rydla, tak? Te osoby tutaj były. Chodź, wylicz nam z tych wszystkich osób ptaszka naszego. Pecie, pecie, gdzie jedziecie? Do Krakowa kupić konie, bo w Krakowie pięknie grają, za pieniądze wszystko dają. Okej, okay, nasz ptaszek wchodzi do środka. Nasz ptaszek biega sobie między szeregami i kiedy pojawi się, a krakowiak coś tam zrobił, to nasz ptaszek nam to pokazuje i my za nim powtarzamy. Najpierw, czyli krakowiak się obrócił, obrócił, hej! Robi. I w tym momencie liczy raz, dwa, trzy, cztery i każdy ma się pięknie tak samo obrócić jak ptaszek. Oczywiście ptaszek jest po to, żeby popatrzeć się, czy ktoś by się pięknie, najpiękniej obrócił. Jak ktoś sobie nie dał rady, to wtedy odpada z gry. Ale co zrobić, żeby dziecko się nie... To wtedy odchodzi sobie na, tak jakby zrobimy kwadrat, tak? Te osoby będą odchodzić plecami tam do tamtej ściany, a te osoby będą plecami do tej ściany i bawimy się dalej. Siedzi ptaszek na kole, na kole i wygląda na pole, na pole. Jak się ptaszek zanucił, zanucił, krakowiak się obrócił, obrócił, hej! Raz, dwa, cztery. I to były oryginalne zwrotki. Są trzy. Ja oczywiście w takich wspaniałych momentach i okazjach od razu mówię to, co teraz będzie robił ptaszek. Dzieci wymyśliły na przykład taką zwrotkę moje. Leci ptaszek przez pola i doleciał do Krakowa, jak doleciał, nie czekał, aż krakowiak zakrzesał, zakrzesał, hej! Dobra. Oczywiście to jest tak, że one już miały to krzesanie, więc po prostu nie było problemu. Ale możemy wrócić sobie też do pierwszej zwrotki, czyli leci ptaszek siedzi ptaszek na kole i wygląda na pole, jak se ptaszek zanucił, krakowiak mógł coś tam innego.
przemytu. Oj, oj, uwaga, byłoby. Myślę, że byś polubiły taką opcję. A na przykład usiadł po turecku, prawda? No, no nie musi być ten. Też stanął na jednej nodze. No i zrobił pajatykę dwa razy, prawda? Także takie rzeczy, które przyjdą ci do głowy, no żeby.